rozmawiamy z Michałem Mierzejewskim, studentem drugiego roku kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. Masz dopiero 22 lata, a na swoim koncie naprawdę dużo dokonań. Jak spędzasz wolny czas, jeżeli w ogóle taki masz? No, jeśli już mam wolny czas, to spędzam je oczywiście z przyjaciółmi, chodząc na różne kulturalne imprezy, które tu się odbywają na terenie Gdańska. Ale ogólnie staram się wykorzystać go, aby zrobić jak najwięcej kreatywnych rzeczy związanych właśnie z moją twórczością, żeby rozwinąć to, co już stworzyłem, no i w jakiś sposób zaistnieć na naszym skromnym świecie tutaj. Jesteś samoukiem, ale czy to oznacza, że doszedłeś do tego wszystkiego bez żadnego wykształcenia w tym kierunku? Nie, jeśli chodzi o moje wykształcenie, to tak jak no, można wyczytać, no, studiuję kompozycję, tak, ale wcześniej, żeby do tego, że tak powiem, dotrzeć i osiągnąć to, co staram się zrobić, to rozwijałem się sam w swoim, że tak powiem, zakresie. Starałem się czytać jakieś książki, nie wiem, jeśli chodzi o instrumentoznawstwo. Starałem się jakoś rozwijać swoje umiejętności, jeśli chodzi o kompozycję. O aranż oczywiście dostawałem tam jakieś już małe, skromne propozycje, nawet gdy byłem już tam w gimnazjum, w liceum. No a później, wiadomo, z czasem, gdy też rozwijałem się w szkole muzycznej, uczyłem się gry na skrzypcach, stawiałem pierwsze kroczki właśnie w kierunku kompozycji, w kierunku aranży, w kierunku aranżacji oraz orkiestracji. A jak to się wszystko zaczęło? Poczułeś nagłe natchnienie, czy jakoś to się w tobie rodziło? Znaczy, to może to niezbyt jest miła historia, ale to w ogóle się zaczęło, mój impuls do kompozycji zaczął się w momencie, gdy moja mama trafiła do szpitala. I wtedy, jak byłem jeszcze, że tak powiem, małym dzieciaczkiem, poczułem, że tak powiem, taką, nie wiem, potrzebę napisania coś dla niej, bo bardzo się bałem, chociaż pomimo to nie było nic aż bardzo aż takiego poważnego, ale jako wiadomo, małe dziecko, troszeczkę się stresowałem, więc jednak stwierdziłem, że stworzę utwór dla swojej mamy. No i tak właśnie wtedy bodajże wujek z moim tatem kupili dwa zeszyty notowe. Ja jeszcze wtedy, że tak powiem, aż tak słuchu nie miałem muzycznego rozwiniętego, to razem jeszcze z jakąś, że tak powiem, cegłówką, telefonem komórkowym, przy pomocy właśnie staram się stworzyć właśnie ten utwór, gdy moja mama właśnie była w szpitalu. Wtedy powstał właśnie pierwszy utwór na orkiestrę smyczkową. Niektórzy całe życie myślą o rozpoczęciu nauki grania, śpiewania, a tobie to, wydaje się przynajmniej, przychodzi jakoś bardzo łatwo. Ale czy to jest tylko takie wrażenie, czy rzeczywiście? W moim przypadku to było tak, że jeśli chodzi o właśnie o samą kompozycję i o proces tworzenia nut, tak, jakoś zapisywania ich na papierze czy też na komputerze, to muszę przyznać, że mi to przychodzi z łatwością. Nie jestem w stanie tego opisać, w jakim stopniu to osoba z zewnątrz by odebrała, czy jest mi łatwo, czy trudno, czy może, nie wiem, czy może przychodzi mi to z uśmiechem, czy może czasami, że tak powiem, z bólem i z płaczem, bo wiadomo, też są czasami, że tak powiem, trudne momenty, jeśli chodzi o swój proces tworzenia. Ale mi się wydaje, że w moim przypadku to właśnie to przychodzi mi to z łatwością. Co prawda, czasami trzeba, jeśli przyjdzie jakaś propozycja, jakieś zlecenie, tak, to jeśli ma się mało czasu, albo nie wiem, nie jest się, dajmy na to, w humorze, albo dane współczynniki, czy pogoda, czy coś nie wpływa na to, na proces tworzenia pozytywnie, no to wtedy wiadomo, jest ciężej, tak. A na jakie problemy trafiałeś, trafiasz najczęściej? Jak sobie z nimi radzisz? Co możesz powiedzieć komuś, kto tworzy, jak sobie poradzić? Ja staram się w jakiś sposób, jakby to określić słowami. Staram się po prostu, znaczy moim największym problemem najczęściej jest czas. Brak czasu, tak? Że ciężko się zorganizować. Według mnie osoby, które tworzą jakieś projekty, jakiekolwiek, czy muzyczne, czy artystyczne, czy projekty, nie wiem, budynków i tak dalej, to mi się wydaje, że powinni po prostu dobrze się organizować. Bez organizacji, bez jakiegoś takiego swojego samozaparcia, trzeba być no, po prostu swoim własnym menedżerem, tak? Bez tego to nawet osoba, która przyjdzie, jako osoba trzecia, jako menedżer, to niekoniecznie też nam pomoże, tak? Mi się wydaje właśnie, że osoba powinna być zorganizowana, powinna zawsze zacisnąć te zęby, dążyć do, że tak powiem, do celu, za wszelką cenę i nie patrzeć na to, co się dzieje, że tak powiem, wokół i wierzyć. Wiara, nadzieja, to są główne współczynniki. A kiedy przyszedł pomysł na założenie orkiestry symfonicznej? Ogólnie pomysł założenia orkiestry, tak, czy tam jakiegoś mniejszego składu, to wydaje się strasznie, że tak powiem, abstrakcyjną sprawą, tak, bo to jest bardzo trudne, trzeba zebrać większą grupę osób, trzeba ich też jakoś zorganizować. Nie zawsze oczywiście są osoby chętne. Akurat mi się tak poszczęściło, że dużo osób miało ochotę brać udział w moich projektach i w tym momencie, gdy już stworzyłem
parę tych kompozycji swoich, czy tam aranży, postanowiłem zrobić swój taki króciutki, znaczy to praca był godzinny, więc można to nazwać krótki koncert kompozytorski, to było bodajże w 2009 roku. I zorganizowałem grupę muzyków, tam około chyba 40 osób uczestniczyło w tym przedsięwzięciu i wystawić swoje kompozycje. I właśnie tutaj przy współpracy szkoły muzycznej na ulicy Gnilnej, właśnie w tamtym miejscu zorganizowaliśmy mój pierwszy taki koncert kompozytorski, co było dużym przedsięwzięciem, jak dla mnie, tak? I właśnie razem, że tak powiem, głównie rodzice, tak? Ja staraliśmy się jakoś to zorganizować. No i wiadomo, zaczęły się, tak powiem, procesy zapraszania muzyków, przedstawiania, co zagramy, jak to będzie wyglądało, ile prób. No i właśnie wtedy już pomyślałem, że założę, tak powiem, swoją orkiestrę. Największym problemem dla mnie w sumie organizacyjnym to było właśnie chociażby wymyślenie nazwy tej orkiestry, tak? Bo jednak się zakłada jakąś grupę, która, tak powiem, wiadomo, liczy tam no, parę dobrych osób. To jest pytanie, jak nazwać to, żeby później to już zostało, tak? I miałem straszny z tym problem i właśnie przy tym koncercie kompozytorskim w końcu, któregoś dnia postanowiłem, że to będzie symfonieta Consonus i właśnie tak ona powstała. Podczas organizacji tego koncertu kompozytorskiego. Tworzysz między innymi muzykę filmową. Masz na swoim koncie ścieżkę dźwiękową do paru filmów. Skąd bierzesz inspirację do niej? No, tutaj to ciężko porównać, tak? Bo inspirację biorę, że tak powiem, od dużych, że tak powiem, firm korporacji, w cudzysłowie mówiąc. Wiadomo, moim jednym z największych, tak powiem, takich autorytetów tworzenia muzyki filmowej, która, że tak powiem, bardzo minimalistyczna w ostatnim, że tak powiem, okresie twórczości tego kompozytora, to jest Hans Zimmer. Według mnie ten kompozytor, który, że tak powiem, no, tworzy masę, że tak powiem, świetnych soundtracków, no po prostu ujmuje swoją, że tak powiem, prostotą oraz wykorzystaniem swoich pomysłów, ale tak to przekłada na muzykę, że jednak nawet takie osoby, które się nie interesują taką muzyką, po jakiejś części kojarzą tego faceta, a niekoniecznie to jest fan muzyki filmowej, fan filmów i tak dalej, tylko jednak wiedzą, a jest ten Hans Zimmer i słyszałem, że jest dobry, tak? I to jest też ewenement. A dla mnie, właśnie tak się wgłębiając w takie szczegóły, jeśli chodzi o jego twórczość, to podziwiam go po prostu za to, co robi, za to, jakie ma pomysły, za to też, jakich ludzi angażuje, bo on naprawdę ma też grono osób bardzo profesjonalnie, wiadomo, no taki kompozytor, tak? Ale chodzi o to, jak dobrał tych wszystkich ludzi, tak? Wydaje mi się, że to jest jeden, że tak powiem, teraz z takich współczesnych kompozytorów, z których czerpię inspirację. John Williams. John Williams jest troszeczkę inną, że tak powiem, osobą, innym kompozytorem w innym gatunku, bo on tworzy to oczywiście też muzykę programową, muzykę filmową, ale on, że tak powiem, troszeczkę odchodzi od tego minimalizmu, stara się tworzyć jakoś bardziej skomplikowane te tematy, oczywiście porównując Hansa Zimmera i Johna Williamsa. Może teraz mówię o jakichś tam takich fragmencikach, może wiadomo, to się nie zgadza w każdym, że tak powiem, momencie, tak? Bo Hans Zimmer przecież napisał muzykę do Króla Lwa, tak? Gdzie tam w ogóle to jest w ogóle inny gatunek. Ale jeśli porównując tych kompozytorów, to jakbym je zebrał do kupy, to chciałbym osiągnąć coś ale właśnie jak fuzja tych dwóch kompozytorów. Co oczywiście byłoby bardzo trudne, bo wiadomo, no, to są po prostu już tacy geniusze, że tak powiem, doświadczeni geniusze. No i czego sobie w sumie życzę, żeby w końcu przy jakimś projekcie kolejnym filmowym, może w końcu z jakiejś większej, że tak powiem, nie wiem, korporacji, może to jakiś będzie film wtedy, wiadomo, no bardziej, że tak powiem, dla szerszej publiczności, tak? Ale no, życzyłbym sobie tego, żeby po prostu mieć takie doświadczenie, no i taki, to, że tak powiem, no ogromny, ogromny talent. Jeżeli możesz wskazać ścieżkę, jakiś film, do którego filmu ścieżkę dźwiękową Hansa Zimmera szczególnie lubisz? Czy, o Jezu, tak jakbym miał wymieniać, ale to byłoby ich dużo, ale w ostatnim czasie to, jak to oczywiście bardzo teraz, że tak powiem, znana Incepcja. No, muzyka jest oparta na paru dźwiękach tak naprawdę. Oraz paru efektach tła, tak? Tam dużo syntezatorów oczywiście też bierze udział, że tak powiem, w tej ścieżce dźwiękowej. Ale po prostu prostota, zawarcie po prostu jednego tematu w paru dźwiękach i później tylko bawienie się, jeśli chodzi o obsadę, że tak powiem, orkiestry, no to zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, tak? To totalny minimalizm, jak dla mnie, a wykonany po prostu w sposób, no, majstersztyk, tak? Jeśli chodzi właśnie o orkiestrację, aranżację tego tematu, to jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o ten film i o tę muzykę. Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o Twoim aktualnym projekcie Symphonic Theatre of Dreams. Skąd fascynacja zespołem Dream Theater? No znów zaczynamy, że tak powiem, temat, że tak powiem, pytanie od, że tak powiem, powrotu do przeszłości. I
Powiem tak, moja fascynacja z zespołem Dream Theater zaczęła się dokładnie w internacie. To było w Olsztynie, to był internat szkoły muzycznej w Olsztynie. I któregoś po prostu dnia, któregoś wieczora, już teraz nie pamiętam, przyszedł po prostu do mnie mój znajomy, który mieszkał akurat parę po pokoiku dalej, przyniósł płytki, położył na ten, mówię, że skoro słuchasz Metaliki, skoro słuchasz, tak powiem, Rage Against the Machine, musisz posłuchać tego, jesteś muzykiem i tak dalej, weź trochę się zagłębić w taką technikę i tak dalej. No to ja oczywiście skorzystałem, że tak powiem, z możliwości udostępniania tych płyt. No i zacząłem się wgłębiać w tą muzykę, co na początku było dla mnie strasznym wyzwaniem. No, jak osoby, które się interesują akurat tym gatunkiem muzycznym, albo te, które będą chciały się, że tak powiem, zainteresować, no to jest zespół, który kombinuje, tak? Użyłbym innych słów, ale po prostu kombinują strasznie. To jest totalna wirtuozerka połączona z kunsztem geniuszy. To rzadko, znaczy no teraz już coraz częściej, że tak powiem, się spotykałem, bo zawsze byli geniusze w danej dziedzinie. Ale, że tak powiem, umiejętności tych muzyków nie były wystawiane na takie próby, tak? Bo jeśli chodzi o już wtedy, jak słuchałem właśnie w tym momencie, tak mówię, Jezu, jakie tu jest metrum? Boże, jestem w szkole muzycznej, tak? A ja nawet nie wiem, w jakim oni metrum grają, tak? O Jezu, ile tych progresji, Jezu, to w jakiej intonacji teraz jest? Dla mnie to było bardzo dużym przeżyciem i na początku szokiem. To spowodowało, że tak, no wiesz, Darek, niestety, ale to nie jest to, jakoś jeszcze do mnie nie przemawia. Później to jakiegoś, tak powiem, innego dnia przyszedł brat Kamil i podrzucił jeszcze jakieś tam płytki, w ogóle po prostu zasłuchałem się i z biegiem czasu mi się wydaje też, że słuchacze Dream Theater też musieli się poprzekonywać do tego gatunku muzycznego. Też zauważyłem w sumie piękno w tej muzyce. Dużo osób zarzuca, że to dobra, jest fajne i tak dalej, ale to jest przesyt i tak dalej. A właśnie mi się wydaje, że to jest akurat taki gatunek muzyczny, że przyda się, że tak powiem, taki zespół, który nagle nadwyręży troszeczkę słuchacza swoimi, że tak powiem, technicznymi, że tak powiem, umiejętnościami i przedstawi muzykę troszeczkę w sposób inny, tak? Właśnie wirtuozerski, tak? Jakieś niesamowite riffy gitarowe, tak? W ogóle jakieś solówki, które są nie do opisania. No, to byłem wtedy w szoku. No i właśnie tak się, że tak powiem, zaczęła moja przygoda z Dream Theater. Później zacząłem już sam sobie, że tak powiem, płytki kupować, tak? Jak była kolejna, że tak powiem, premiera jakiegoś albumu, to od razu już biegłem do sklepu. Nawet wtedy się nawet do szkoły nie poszło. I od razu tylko po prostu otwarzać CD i przez cały dzień, no, to mi się wydaje, że właśnie tak jak wspominałem, trzeba się do tej muzyki przekonać. Ja się trochę do tej muzyki przekonywałem, po czym się przekonałem i jestem, że tak powiem, bardzo szczęśliwy, że w ogóle znam ten zespół, bo według mnie ten zespół uważa właśnie na dużą uwagę. Ten zespół no, trochę ewoluował od samego początku. Początkowe płyty były troszkę prostsze. Jak się właśnie zapatrujesz na te zmiany także w muzykach, ostatnie zmiany też? O, no to do tego wrócę, ale wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o, że tak powiem, proces przetworzenia tego zespołu z tych wcześniejszych płyt na te teraz, które, że tak powiem, muzycy nagrywają, to przyznam szczerze, że mi się to bardzo spodobało, bo jednak, no nie ukrywam, świat się zmienia, tak? Wiadomo, tak jak też wspomniałeś, muzycy się zmieniają, zmienia się wszystko, tak? No i w końcu zespół po tam paru zmianach, tam wiadomo, tutaj Kevin Moore, Derek Sherinian, wokalista się jeszcze zmienił po pierwszej płycie, przecież, Boże Święty, ale topa, ale Charlie Dominici oczywiście. On się zmienił później na James Labrie, który w ogóle totalnie odstaje pod względem w ogóle, nie wiem, od charakteru wokalu, tak? To jest w ogóle inny wokalista, tak? Później się zmieniali pianiści, tak? Później w ogóle przyszedł w ogóle Jordan Rudess, który w ogóle był wielkim objawieniem stanu w ogóle, jeśli chodzi o fortepian, tak? Że to w ogóle to było coś niesamowitego, coś nowego na tym świecie. No i przyszedł do tego Dream Theater i zrobił w ogóle totalną rewolucję, gdzie wydali jeden według mnie z najlepszych albumów, Sense from Memory. I to jest po prostu coś niesamowitego, tak? Bo ten zespół się rozwijał i z takich, że tak powiem, prostych utworów, w cudzysłowie, bo też nie były proste, na przykład Pull Me Under, która była typową radiówką i to na topie, nagle muzycy zaczęli tworzyć po prostu suity po 24 minuty, tak? No i to wow, się słucha i nie mówią, bo ile, no to włączaj przez jeden utwór, tak? To zdąży przejechać to do Elbląga czy coś. A właśnie mi się wydaje, że to też ma swój jakiś smaczek. I według mnie ta zmiana, to co też wspominałem wcześniej, że to jednak poszli w totalną wirtuozerkę podczas procesów tworzenia tych wszystkich kolejnych płyt. I mi się wydaje, że to na dobre wyszło bardzo zespołowi, co wiele osób zarzuca, tak? Ale ja jestem, tak powiem, jak najbardziej na tak. No i ta ostatnia zmiana, co wspominałeś, no odszedł Mike Portman, który według mnie jest nadal najbardziej charyzmatyczną postacią tego zespołu, który, że tak powiem, nakręcał
fanów na koncertach, który po prostu był osobą, która potrafiła rozśmieszyć, która po prostu zainteresować, zaintrygować. No i przyszedł też Mike Mangini, który, no nie ukrywajmy, też jest świetnym muzykiem, to jest świetny instrumentalista, świetny wirtuoz swojego instrumentu. I powiem Ci szczerze, bo miałem styczność z nim na rozmowy, spotkania się z nim dwa razy nawet, powiem, że też jest bardzo niesamowitą osobowością, niesamowity charakter i mi się wydaje, że ta zmiana tego perkusisty też odmieniła zespół, co teraz słyszymy właśnie na najnowszej płycie Dramatic Turn of Events. I powiem naprawdę po raz kolejny, już kolejnej osobie, że ta zmiana z jednej strony wyszła na dobre, a z drugiej strony brakuje mi Mike'a Portnoya, bo jednak, co później pewnie dojdziemy do tego tematu, on dał duży zastrzyk adrenaliny dla mojego projektu, który później, znaczy teraz tworzę, tak? Wróćmy do Twojego projektu. Na jakim etapie są prace nad nim? No bo można znaleźć pierwsze zmianki już ponad 2 lata temu. Czy tak, no sam projekt, wiadomo, idea powstała w 2010 roku, tak, zamieściłem jakieś wstępne symulacje, to jeszcze nie prawdziwa orkiestra, wtyczek VST, to, że tak powiem, bardzo się przyjęło, bo zamieściłem to na forach internetowych związanych z Dream Theater. Sam Mike Portnoy to zauważył, co to było dla mnie ogromnym szokiem, gdy się obudziłem rano i dostałem jakieś informacje, powiadomienia na różnych forach, właśnie, że z gratulacjami, że gratuluję Mike Portnoy, zamieszczony na swoim Twitterze i Facebooku. Ja wstałem za, no prawie się popłakałem ze szczęścia, bo tak jak mówiłem, no Mike Portnoy zawsze był jakimś tak autorytetem i wspomniał o mnie, tak? Wspomniał o tym projekcie i tak wstałem, na początku w ogóle poszedłem, no co prawda, może nie trzeba tego mówić, zapalić, po prostu w szoku byłem totalnym. I poszedłem do kuchni i tak się zastanawiałem, jeju, co to się stało? Osoba, której tak naprawdę nigdy, tak powiem, nie widziałem, nie uścisnąłem dłoni, tak nagle gdzieś tam po drugiej stronie zauważyła coś, co zamieściłem na YouTubie, zacząłem to kalkulować, tak no nie, to musi być projekt, który po prostu rozwinę, nie wiem jakimi środkami, tak, nie wiem jakim sposobem, bo to wtedy był, nie wiem, dla mnie to był szok, że muszę to rozwinąć, tak. No i właśnie wtedy powstał pomysł, żeby zorganizować ten projekt i że tak powiem, zmaterializować go w formie krążka, tak. No i w tym momencie właśnie jesteśmy, już kończymy, że tak powiem, już mieliśmy próby, tak, dużo prób, dużo. Mieliśmy też, przepraszam, sesję nagraniową sekcji smyczkowej, odbywała się tutaj właśnie na Akademii Muzycznej w Gdańsku, na sali koncertowej. I teraz właśnie robimy premiksy, tak? Robimy premiksy tych smyczków, żeby inne sekcje, sekcja dęta blaszana, dęta drewniana, no później instrumenty perkusyjne i gości specjalni, żeby oni mieli jak najlepszą podstawę, tak? I właśnie jutro najprawdopodobniej skończymy już te premiksy i w ciągu kolejnych tygodni po prostu zajmiemy się innymi sekcjami i wejdziemy do kolejnych, że tak powiem, studiów nagrań i będziemy dalej realizować nasz materiał. Wspominałeś, że spotykałeś się z muzykami Dream Theater. Jakie wrażenie zrobiłeś na nich, oni na tobie? Czy ojej, to ciężko powiedzieć, tak? Jakie wrażenie, kto na kim zrobił. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jak nad właśnie później z czasem, jak Mike Portnoy zauważył ten mój projekt, to jeszcze później sam klawiszarz Dream Theater, Jordan Lewis, tam się do mnie odezwał, to wtedy już byłem w szoku totalnym. A w momencie, gdy po prostu zaistniał pomysł spotkania się przed czy tam po koncercie, jak muzycy będą w Polsce, żeby porozmawiać o tym całym projekcie, no to wtedy to dla mnie zrobiło wrażenie, tak? To było, tak powiem, jedne z moich największych marzeń muzycznych, tak? To jest mój ulubiony zespół. I nagle jest propozycja, Michał, spotkajmy się, porozmawiajmy chociaż chwilę, co ty planujesz, co chcesz zrobić z tym wszystkim. No to wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem, w szoku, no nie jestem w stanie tego pisać, tak? Skakałem z radości, z jednej strony się cieszyłem, z jednej strony nie wiedziałem, Boże, co ja mu powiem. Zacząłem analizować, czy mój angielski jest wystarczający, żeby w ogóle porozmawiać z tym człowiekiem, chociaż uważam, że tam na jakimś poziomie wystarczającym jest, tak? No dla mnie to był ogromny szok, wrażenia ogromne, a na temat, nie wiem, odczuć Jordana Rudessa, czy tam innych członków zespołu, to ciężko mi powiedzieć, ale mogę tylko zdradzić, że są bardzo zainteresowani pomocą i no, to, co robimy, to, co tworzymy właśnie z tą naszą dużą grupą, no wiadomo, organizacyjną i oczywiście z muzykami, robi na nich naprawdę wrażenie, są, że tak powiem, zadowoleni, że coś takiego powstaje. I to, tak powiem, nawet mogę zacytować słowa Rudessa, że jedną rzeczą jest wymyślenie takiego projektu, tak, że brawo za pomysł, że super, ale on jest pod wrażeniem tego, że my to zrealizowaliśmy, w sensie, bo to są, wiadomo, ogromne pieniądze, tak, to są ogromne fundusze, to jest ogromne zaangażowanie dużej grupy osób, to nie jest, tak powiem, 5 czy 6 osób, tak jak zespół Dream Theater przykładowo, tak, czy tam, nie wiem, Metallica, tak, gdzie oni mają już swoje, że tak powiem, plecy, mają swoich kontrahentów, mają swoich sponsorów i oni po prostu chcą jechać na trasę, to zapraszają ich wszędzie, tak.
my po prostu musieliśmy swoimi siłami zrealizować jedne z większych przedsięwzięć studenckich, to chciałem podkreślić, co jest według mnie dużym osiągnięciem. No i robimy to, i to jest najpiękniejsze. I co Rudolf mówi, że cały czas pyta, informuje, informuje o tym, jak na nasze, że tak powiem, działania przebiegają. Więc no, jeśli chodzi o ich reakcję, to mi się wydaje, że są pod wrażeniem. Co po wydaniu tej płyty? Koncerty? No wiadomo, będą koncerty, ale jakiś inny artysta? Jeśli tak, to jaki? Dobre pytanie. Znaczy, ja wiem, że tak powiem, co planujemy, jeśli chodzi o projekt naszej orkiestry, ale pytanie, czy inny zespół, mi się wydaje, że nie. Jeśli chodzi o pomysł, że tak powiem, znów zrealizowanie czegoś podobnego, to nie chcę zapeszać ani tutaj, nie wiem, zdradzać jakichś tam dużych, że tak powiem, ogromnych tajemnic, ale wydaje mi się, że wydam po prostu drugą płytę z większą ilością po prostu utworów. Bo teraz, no niestety, no wiadomo, budżet ograniczony, to jest nasz pierwszy projekt, że tak powiem, jesteśmy studentami, to nie jesteśmy jakąś dużą korporacją, która nagle dostaje pieniądze na wydawnictwo płyty, takiej ogromnej. Ale wydaje mi się, że po prostu nagramy drugi krążek, jeśli chodzi o projekt podobny. Planujemy koncerty z tym naszym projektem, bo chodzi o to głównie. Problem polega na tym, że my chcemy koncertować w tym składzie, gdzie nagraliśmy tą płytę. Czyli nawet jeśli byśmy uzyskali propozycję, a nie ukrywam, że zainteresowanie jakieś tam jest, przykładowo trasy po Europie i tak dalej, oczywiście bardzo chętnie, tylko że wtedy musimy przetransportować 50 osób, musimy je zakwaterować, wiadomo, muszą być wyżywione, więc wtedy taki promotor koncertu może się zastanowić, ojej. I wtedy moglibyśmy go zaproponować, a my weźmiemy orkiestrę stąd. Przykładowo, z danego państwa. My byśmy chcieli tego uniknąć, tak? Szczególnie na terenie Europy. Ale w planach są koncerty. Na pewno będą w Polsce. Wstępnie właśnie z menedżerką projektu planowaliśmy 3 koncerty w Polsce. Jeszcze nie wiemy kiedy. Na pewno po wydawnictwie płyty, żeby właśnie zrobić promocję krążka. W planach jest, wiadomo, północ, centralna Polska i południowa. Planujemy też, jeśli chodzi o przyszłość, no nie ukrywam, że z klawiszowcem Dream Theater, mam kontakt, tak, i wpadłem ostatnio na pomysł, żeby zorganizować festiwal muzyczny, o którym jeszcze nie będę, że tak powiem, mówił, ale zamierzamy zrobić, że tak powiem, duże przedsięwzięcie artystyczne. Co jeszcze planujemy? Dostaliśmy też propozycję od, bodajże, siedziba tego projektu mieści się w Niemczech. To jest Tribute to Queen, to jest po prostu zespół, który stworzył covery, dostali taką licencję od samych Queenów i właśnie tworzą taki event z orkiestrą symfoniczną i z chórami. I też zostaliśmy zaproszeni do takiego projektu, żeby zorganizować coś takiego w Polsce i mi się wydaje, że też będziemy nad tym pracować. W dalszej przyszłości, no na razie, jeszcze nie mam żadnych informacji. A jakieś wspólne koncerty z Dream Theater? O Jezu, marzenie. To ja bardzo chętnie bym coś takiego zorganizował, albo żebym został zaproszony razem z naszym projektem. Kto wie, może kiedyś, może, nie wiem, może drugie wydawnictwo Score 2, albo coś w tym desenie, bo już wiadomo, Dream Theater, czy wiadomo, nie każdy wie, ale Dream Theater już nagrało, że tak powiem, koncertówkę, DVD właśnie i CD z orkiestrą symfoniczną. No, ale mam nadzieję, że być może taka propozycja kiedyś napłynie.